Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Mariusz Dąbrowski, jestem diabetologiem. Oprócz pracy klinicznej pracuję też w Uniwersytecie, w Kolegium Nauk Medycznych, w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii i Fizjologii. Tematem mojego wystąpienia będą kierunki badań w diabetologii w 2024 roku. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ jak wiemy, jak widzimy, to bardzo dynamicznie rozwija się farmakoterapia cukrzycy typu drugiego, więc ja mój wykład chciałem poświęcić cukrzycy typu pierwszego, na którą zapadalność systematycznie rośnie, a na którą za bardzo leków oprócz insuliny nie mamy, także mamy ponad 100 lat ewolucji terapii, a właściwie insulinoterapii w cukrzycy typu pierwszego. Co się przez te 100 lat działo? Te obrazki wszyscy znamy, panów Charlesa Besta i Frederica Bantinga, którzy byli wespół z Colipem i MacLeodem, drużyną, która odkryła insulinę i to dało początek leczeniu cukrzycy typu pierwszego. Pierwszy pacjent, który otrzymał insulinę 11 stycznia 1922 roku, był to 14-letni chłopiec Leonard Thompson, który przeżył jeszcze 13 lat i zmarł z powodu zapalenia płuc. A tu widzimy pierwszy aparat, pierwsze urządzenie do podawania, pierwszy zestaw do podawania insuliny. Przez kolejne lata pracowano nad udoskonalaniem preparatów insuliny. Wymyślano preparaty długo działające, ultra długo działające, krótko działające, szybko działające, ultra szybko działające oraz kolejne generyki, ale tak naprawdę to jedno się nie zmieniło, że w dalszym ciągu jedynym lekiem w cukrzycy typu pierwszego jest insulina. Poprawiała się metoda podawania. Ten zestaw, który przed chwilą Państwo widzieliście, to był prekursor, można powiedzieć, późniejszych penów insulinowych, które weszły do użytku w latach 80. W Polsce staje się dostępne w latach 90. W tej chwili mamy już bardzo nowoczesne peny. Mamy peny, które się komunikują z odpowiednią aplikacją w smartfonie i można przypomnieć sobie, kiedy, jaką, ile insuliny podaliśmy. Mamy układy zamkniętej pętli, i która dzięki aplikacjom, dzięki oprogramowaniu automatycznie reaguje na zmiany stężenia glukozy we krwi, czyli poszliśmy do przodu. Jedno się nie zmieniło, że w dalszym ciągu pacjentów z cukrzycą typu pierwszego leczymy insuliną. A może da się powstrzymać albo też wyleczyć cukrzycę typu pierwszego? No, pytanie bardzo ważne, tylko jak to zrobić? To jest epidemiologia cukrzycy typu pierwszego na Podkarpaciu. Jest to praca doktorska pani dr Marty Brzuszek, która oceniała zapadalność na cukrzycę typu pierwszego u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. No jak widzimy, ta krzywa jest cały czas wznosząca. Teraz już dobiliśmy do ponad 30 nowych przypadków na 100 tysięcy na rok. W porównaniu z rokiem 2000 jest to ponad 4-krotny wzrost. Czyli jak widzimy, zapadalność na cukrzycę typu pierwszego nie zwalnia. Tutaj noga z pedału hamulca zeskoczyła na pedał gazu i nie chce zahamować. I to jest problem. W czasie ostatniego zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą w Madrycie miałem okazję i przyjemność uczestniczyć w zamykającej ten zjazd sesji poświęconej przyszłości leczenia cukrzycy typu pierwszego, przyszłości leczenia cukrzycy typu drugiego i przyszłości leczenia otyłości, która nieodłącznie się wiąże z cukrzycą typu drugiego, ale też potroszę typu pierwszego, ponieważ w typie pierwszym mamy coraz więcej pacjentów z otyłością. Według danych amerykańskich ta liczba przekroczyła już 30%, ten odsetek. Więc właśnie, czy da się zapobiec lub przynajmniej odwlec w czasie wystąpienie autoimmunologicznej cukrzycy typu pierwszego. Na tej osi czasu, jak widzimy, jest na pierwszym miejscu genetyczna predyspozycja. Więc może popatrzmy, ile mamy tych genów, gdzie one się lokalizują, które sprzyjają, bo to też są potencjalne punkty interwencji, gdzie możemy próbować zmieniać aktywność tych różnych genów. No i jak widać, mamy szereg genów kodujące kinazy i fosfatazy, geny kodujące cytokiny,
receptory, efektory działania różnych molekuł, geny kodujące, ko-stymulatory, ko-inhibitory, geny, które kodują antygeny i molekuły HLA, geny kodujące wrażliwość odpowiednich komórek, geny kodujące receptory i ich ligandy, więc jak widać tych genów, które się potencjalnie wiążą z rozwojem cukrzycy typu pierwszego, mamy co niemiara, jest ich ponad 50. Jedno co wiemy z tej fazy przedklinicznej, że dzieciaki, bo mówimy tutaj głównie o dzieciakach, dzieciaki, które mają dwa przeciwciała, z dużym prawdopodobieństwem w wieku 20 lat już będą miały cukrzycę. Te, które mają trzy przeciwciała, to zanim ukończą 20 rok życia, to na pewno będą cukrzycę typu pierwszego miały. Jedno przeciwciało jeszcze nie determinuje losu tych dzieciaków, czy rozwiną, czy nie rozwiną cukrzycy typu pierwszego, ale prawdopodobieństwo, że rozwiną, istnieje. Tak wygląda wyspa Langerhansa. Zdrowa, to jest zwierzęcy model cukrzycy typu pierwszego myśli, model myszy non-obese diabetic. I jak widać u tych myszek, jak zacznie się ten proces autoimmunologicznej destrukcji, to ta wyspa aż się pali na czerwono i dochodzi do szybkiej destrukcji komórek beta produkujących insulinę. Jak się okazuje, tych graczy, którzy biorą w tym udział, jest całkiem sporo. Okazuje się, że czynnik wzrostu guza beta jest jednym z mediatorów rozmowy pomiędzy komórkami T regulatorowymi i limfocytami CD226, CD8 w progresji i remisji cukrzycy typu drugiego. Jest to bardzo świeża publikacja, opublikowana niespełna miesiąc temu w Nature Communications. No i jak widać, jest to proces złożony. To badanie obejmowało 11 dzieciaków, 12, przepraszam, troje dzieci zdrowych, healthy donors, 5 dzieciaków ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu pierwszego, 4 dzieciaków z częściową remisją. I analizowano, jak się zmieniają proporcje różnego rodzaju komórek mieloidalnych, limfoidalnych, innych takich jak komórki macierzyste. Jest to jakiś krok do lepszego zrozumienia cukrzycy typu pierwszego, jak ona powstała, można było w odpowiednim punkcie interweniować. A to są te potencjalne punkty interwencji. Zahamowanie aktywacji immunologicznej. Zanim dojdzie do stadium 1a, jak już mamy stadium 1a, możemy próbować wyhamowywać tę aktywację immunologiczną. Gdy mamy stadium trzecie, też możemy interweniować. Na osi czasu możemy to tak pokazać, że tutaj mamy stadium pierwsze, gdzie mamy prawidłową glikemię i obecność przeciwciał. Tu mamy już podwyższoną glikemię, ale jeszcze nie cukrzycę i obecność przeciwciał. A tu już mamy jawną cukrzycę. Czy to może być, czy możemy temu zapobiec, czy możemy to odwrócić? I jak znaleźć takie osoby, które są nosicielami dwóch przeciwciał? Okazuje się, że w tej chwili powstało konsorcjum, powstał nowy koncept, żeby wyłapywania cukrzycy typu pierwszego we wczesnym stadium. Polska też uczestniczy w tym projekcie IDENT-1FI. I to jest taka sieć dla wczesnej diagnostyki cukrzycy typu pierwszego, bo jest to możliwe, jest to dostępne, daje to niewątpliwe korzyści uczestnikom i jest motywacja i zainteresowanie interwencjami i badaniami klinicznymi w tym kierunku, które mogą zapobiec lub opóźnić rozwój kliniczny, jawnej klinicznie cukrzycy. No i na ratunek komórką beta mamy szereg miejsc interwencji, ale najpierw trzeba ocenić predyspozycje, ryzyko genetyczne, wiek, w którym wystąpiło, w którym pojawiły się przeciwciała, jaki to jest endotyp cukrzycy typu pierwszego, bo mamy co najmniej 3, a tak naprawdę chyba zdecydowanie więcej. Biomarkery metaboliczne, immunologiczne, jaką mamy jeszcze masę czynnych komórek beta, gdzie są checkpointy interwencji immunologicznej, no i follow-up. Mamy komórki dendrytyczne, mamy komórki T-regulatorowe, mamy komórki, limfocyty B-regulatorowe i mamy wreszcie
makrofagi. Możemy podawać antyinterleukiny 21. Mamy już kilka leków, teplizumab, pierwszy lek zarejestrowany w celu opóźnienia wystąpienia cukrzycy bądź jej zapobieżenia. Kolejne leki anty-CD3, anty-CD2, leki cytotoksyczne przeciwko cytotoksycznym limfocytom T, przeciwko tymocytom. Mamy kolejne leki przeciwcytokinowe. Mamy rituximab przeciw komórkom limfocytom CD20. I te leki już są częściowo badane. Tutaj na ratunku, tu są te punkty uchwytu rituximabu. Nie będę oczywiście szczegółowo tego omawiał, bo czasu mam niewiele, ale mamy już takie leki, które stosowano w świeżo rozpoznanej cukrzycy typu pierwszego. I tu wykazano zachowanie częściowe funkcji komórek beta, zredukowane zapotrzebowanie na insulinę. Podobnie tutaj poprawę wyrównania cukrzycy dla abataceptu. Tutaj mamy zachowane wydzielanie C-peptydu i obniżone stężenie, obniżony odsetek hemoglobiny glikowanej. Teplizumab już wiemy, że odsuwa ryzyko, odsuwa czas przejścia fazy przedklinicznej do jawnej klinicznie. Natomiast w cukrzycy typu pierwszego poprawia wyrównanie cukrzycy, zachowuje wydzielanie C-peptydu. Ale facet, który w świeżo rozpoznanej cukrzycy typu pierwszego przedłuża czas wydzielania C-peptydu. Tutaj mamy poprawę wyrównania cukrzycy, niższą hemoglobinę glikowaną. Golimumab zachowuje wydzielanie C-peptydu. Baricitinib również poprawia funkcję komórek beta w ciągu 12 miesięcy. Interleukina 21 z liraglutydem, ponieważ liraglutyd również poprawia funkcję komórek beta, zachowują funkcję tych komórek beta na dłużej. Imatinib, verapamil to ciekawostka, stary lek kardiologiczny, który okazuje się poprawiać funkcję komórki beta po 12 miesiącach stosowania, podobnie imatinib. Inhibitory czynnika martwicy guza alfa są również badane i one są obecnie w kolejnych fazach badań klinicznych. W nadchodzących latach można się spodziewać publikowanych wyników. A teplizumab w cukrzycy typu pierwszego początkowo inicjował limfopenię, po czym rosło stężenie komórek szeregu CD8+ i wykazywały częściowo uszkodzony, częściowo niesprawny fenotyp, czyli miały to PD1 ekspresję zwiększoną, dzięki czemu nie atakowały komórek beta, dzięki czemu w prewencji cukrzycy typu pierwszego obserwowaliśmy opóźnienie o 2,5 roku, natomiast w leczeniu cukrzycy typu pierwszego lepiej zachowane wydzielanie endogennej insuliny. Mamy kolejny lek, infliximab, to jest opis przypadku, gdzie pacjent, u którego to zastosowano przez 6 lat zachowywał bardzo dobrą kontrolę cukrzycy i funkcję wydzielniczą komórek beta. No i wreszcie nowość, autoprzeszczep komórek macierzystych, które odwróciły po raz pierwszy w świecie przebieg cukrzycy i u pacjentki, był to eksperyment chiński, przywróciły wolność od insuliny w zasadzie po 2,5 miesiącach od transplantacji. Glikemia wróciła do normy. Czas glikemii w zakresie po 12 miesiącach po przeszczepie był prawie 100%, hemoglobina glikowana poniżej 5%, C-peptyd natrzo w pełnej normie, komórki beta w pełni funkcjonalne, stężenie glukozy po 270 dniach bardzo dobre, po roku idealne. I C-peptyd w odpowiedzi na obciążenie glukozą również bardzo dobrze. Tak więc są pewne nadzieje. Co może nas czekać w przyszłości? No, przez 100 lat od odkrycia insuliny mówiliśmy naszym pacjentom, że nie ma innego leku na cukrzycę typu pierwszego, jak ta właśnie insulina. Rozwój nauki, biotechnologii, transplantologii sprawił, że krok za krokiem zbliżamy się do coraz efektywniejszej prewencji,
poprzez identyfikację, odpowiednie leczenie osób z wysokim ryzykiem progresji do cukrzycy typu pierwszego, a także skutecznego wyleczenia cukrzycy typu pierwszego, umożliwiającego życie wolne od egzogennej insuliny. Jedna jaskółka, mówi o tej pacjentce z Chin, wiosny nie czyni, ale daje nadzieję, że niedługo nadleci ich więcej. Nastanie. Bardzo dziękuję za uwagę.